Cześć kochani. Słuchajcie, jechałam właśnie samochodem, zaparkowałam na chwilę, żeby coś dla Was nagrać, dlatego że słuchałam oczywiście wiadomości dotyczących bieżącej sytuacji w kraju i przyszła mi taka myśl, że bardzo często w ogóle mam na sesjach taką sytuację, że przychodzicie do mnie z mega poczuciem winy, z mega wyrzutami w związku z tym, jak reagujecie będąc w toksycznej relacji. To znaczy, często jest tak, że też macie toksyczne zachowania, że też potraficie się odgryźć, że też potraficie się zachować no niezbyt fajnie, powiedzmy. I oczywiście macie straszne wyrzuty sumienia, czyli na przykład ktoś was tak na maksa dociska, prowokuje i wy w końcu powiecie jakieś przekleństwo, albo jesteście agresywni, albo bijecie mu taką szpilę, umniejszycie mu, obrazicie nawet, możecie używać wulgaryzmów, różne są jak gdyby wasze reakcje. I ja zawsze wtedy mówię, dobra, ale zobaczmy jak gdyby co do tego doprowadziło, jak to się zaczęło, dlaczego tak zareagowałeś i czy w innych sytuacjach tak reagujesz, czy z innymi ludźmi się tak zachowujesz. I zazwyczaj wychodzi, że z innymi ludźmi nigdy tak się nie zachowujecie, że w innych związkach też nigdy tacy nie byliście, tylko na przykład z tą toksyczną osobą, która naprawdę robi wam jazdę totalną, macie takie toksyczne zachowanie. Tak jak mówię, często wy je przejmujecie, ale też po prostu, umówmy się, wy jesteście w na maksa niesprzyjających warunkach i walczycie o przetrwanie. I po prostu jest wam bardzo trudno, więc bronicie się jak możecie. Ja to nieraz porównywałam do sytuacji zwierzęcia zapędzonego w kozi róg, czyli po prostu nawet najłagodniejsze zwierzę, jeżeli będzie osaczone, jeżeli będzie atakowane, ono w końcu zacznie się bronić i w końcu zacznie atakować, ale tylko po to, żeby przetrwać, żeby przeżyć. I też często to porównuję do tego, że słuchaj, nie możesz czuć się winna czy winny, jeżeli walczysz o przetrwanie, jeżeli ktoś ci robi krzywdę, ktoś ci atakuje, a ty się bronisz, to nie jest nic złego, ty się po prostu bronisz. No i teraz dlaczego to nagrywam w tym momencie, w tej sytuacji w aucie? Dlatego, że no właśnie, słucham sobie wiadomości, wiemy wszyscy jaka jest sytuacja, wojna na Ukrainie, Ukraińcy się bronią, atakują, zabijają Rosjan, no w ogóle po prostu różne rzeczy, które są niewyobrażalne dla nas, ale się dzieją. I tak sobie myślę, no właśnie to jest naprawdę taka sytuacja, gdzie po prostu Ukraina została zaatakowana i się broni i nikt nie ma poczucia winy i nie zastanawia się nad tym, co robi, w tym sensie, że oczywiście to nie jest fajne, dobre dla nikogo, ale no jeżeli są atakowani, to się bronią. Walczą o swoją wolność, walczą o swój honor, walczą o swoje życie, o swoje zdrowie i wy w toksycznej relacji też walczycie o siebie. I oczywiście, jeżeli się da, że nie jesteście sprowokowani i nie posuwacie się do jakichś zachowań toksycznych, jesteście w stanie być jak ta szara skała, nie da się sprowokować, to jest idealnie, to jest najlepsze, wy siebie chronicie. Ale wiem, jak to jest trudne, wiem, jak wielu z was się boryka, bo ci ludzie dokładnie wiedzą, który guzik nacisnąć, żeby zabolało, oni dokładnie wiedzą, gdzie uderzyć, żebyście zareagowali. Więc dopóki nie jesteście w stanie się opanować, nie jesteście w stanie tego jakoś kontrolować i nie jesteście w stanie jeszcze zrozumieć, w czym jesteście i że reagowanie w sumie tak naprawdę nie jest potrzebne, tylko dokłada tutaj tej oliwy do ognia, że jedynym rozwiązaniem jest nie wchodzenie w grę. Dopóki tego nie wiecie i nie umiecie nad tym zapanować, to trudno. Reagujecie tak, jak najlepiej potraficie, w mega niesprzyjających warunkach, walcząc o siebie, walcząc o swoje życie, o przetrwanie. Ale gdyby ktoś was nie docisnął, gdyby ktoś was nie sprowokował, gdyby ktoś was nie zaatakował, wy byście tego nie robili. I to jest kluczowe. Gdyby Rosja nie najechała na Ukrainę, to Ukrainie by do głowy nie przyszło, żeby ich atakować. Ale skoro są atakowani, to się bronią. Więc tak samo z wami. Jesteście atakowani, się bronicie i przestańcie się czuć z tego powodu winni. Druga kwestia. Ja w ogóle jestem mało polityczna, no ale ten temat jest taki żywy, jak widzicie, że no po prostu pracując, gdzie pracuję, zaczyna mi się to wszystko składać i chcę jakichś metafor dla was użyć, które mogą wam po prostu pomóc. I druga kwestia. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. Sankcje wobec Rosji, wywalanie ich, ograniczanie różnych rzeczy. Nikt się nie zastanawia, powinniśmy, nie powinniśmy, może to dobrze, może to źle, może wyrzuty sumienia. Dajmy im kolejną szansę. Nie no, oni nie są tacy źli, oni tak nie chcieli. Może oni po prostu mieli trudne dzieciństwo. Ten Putin bez wątpienia miał trudne dzieciństwo, notabene, jak i Hitler. Ale dobra. Nikt tutaj się nie zastanawia nad kolejną szansą, tylko są sankcje, są granice, jest ochrona siebie. I tak samo w toksycznej relacji, jak ktoś wam pokazuje, kim jest, wy się nie zastanawiajcie, co on trudnego przeżył i jak możecie go uratować, jak mu pomóc, tylko myślcie o tym, jak wy macie się chronić
i stawiacie jasne, wyraźne granice co do tego, co jest dopuszczalne, niedopuszczalne. Daliście szansę, nie ma zmiany, kolejna szansa, nie ma zmiany. No ludzie, no ile można, ile można? Nie ma co się w ogóle zastanawiać, tylko chronić siebie i bierzcie naprawdę przykład trochę z tego, co się dzieje na świecie i może trochę was to zainspiruje, zmotywuje, doda wam siły, odwagi, żeby walczyć o siebie. No, dobra, to teraz jadę dalej. Przekazałam, co miałam przekazać, póki pamiętałam, bo wiem, że jakbym tego teraz nie nagrała, to bym potem zapomniała. A myślę, że to jest ważne, bo ten temat poczucia winy, gdy się bronicie, już chodził mi po głowie i miałam też to dla was wrzucić, ale teraz myślę, że może to się bardziej zakotwiczy, bo to jest, taka jest intencja tego wideo, żeby bardziej zakotwiczyć w was to, co się dzieje w waszym życiu, że wy naprawdę walczycie o siebie, walczycie o przetrwanie, walczycie o swoje zdrowie, o swoją wolność. Buziaki, pa, pa.